Cześć wszystkim! Witam Was na moim kanale Znamiona Zbrodni. Dzisiejszy podcast będzie o zaginięciu, które od 15 lat pozostaje niewyjaśnione. Przygotowując się do tego odcinka, zajrzałam do różnych statystyk, aby jeszcze bardziej zgłębić ten temat. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce zgłaszanych było średnio około 17 tysięcy zaginięć rocznie. Oczywiście osób, które znikają, jest więcej, jednak ja tutaj bazuję na zaginięciach zgłoszonych na policję. Raport z dokładnymi danymi zostawiam Wam w opisie. Większość zaginionych zostaje odnaleziona w ciągu pierwszych 30 dni od zaginięcia. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy trwało to kilka godzin, tygodni, miesięcy, czy też wiele lat, dla rodziny oraz bliskich osoby zaginionej jest to czas niezwykle trudny i dramatyczny. Zaginięcie jest sytuacją traumatyczną i stresującą dla najbliższego otoczenia. Nikt nie jest na nią przygotowany, szczególnie jeżeli ma to miejsce pierwszy raz. Osoby znikają bez względu na wiek, płeć, status społeczny czy też wykształcenie. Niektóre z zaginięć to przemyślana, bardziej lub mniej, ale świadoma decyzja takiego człowieka. Część to wynik różnego rodzaju wypadków losowych, a jeszcze inne to typowe zagubienia. Niektóre z zaginięć to zaginięcia o podłożu kryminalnym, takie jak zabójstwa, porwania dla okupu, porwania rodzicielskie, czy też handel ludźmi. Na jednej stronie internetowej znalazłam informację, że szacuje się, iż stanowią one około 5% wszystkich zaginięć. Istnieje również tak zwane pojęcie ciemnej liczby przestępstw, które zostały faktycznie popełnione, lecz nie są objęte przez statystykę kryminalną na skutek ich nieujawnienia. To pojęcie nie odnosi się jedynie do zabójstwa, jednak to właśnie chcę Wam przybliżyć. Z artykułu naukowego Anety Urbaniak z Uniwersytetu Warszawskiego można dowiedzieć się, że spośród rejestrowanej rocznie liczby zaginięć o około 2000 osób nie udaje się dowiedzieć nic. Ten fakt jest bardzo przejmujący. Szanse na odnalezienie osoby żywej, która zaginęła kilka lat temu, są niewielkie i eksperci raczej zgadzają się z tym, że przyczyną jej zaginięcia mogło być działanie przestępcze. Nie zawsze jednak musi być to zabójstwo i tutaj to muszę podkreślić. Wiem, że istnieją takie sytuacje, że dochodzi do handlu ludźmi czy uprowadzenia z długoletnim przetrzymywaniem. Dlatego, aby móc uzyskać jakiekolwiek informacje o takich sprawach, organy ścigania powinny dokładnie przeanalizować wszystkie nierozwiązane sprawy. Jestem świadoma, że nie jest to proste. Jednak kiedy słyszę, że jakąś sprawą zajęło się Archiwum X, to mam taką nadzieję, że uda się ją rozwiązać. Wstęp może trochę dłuższy, jednak uważam, że temat zaginięć jest ważny i warto o nim opowiedzieć. Teraz zapraszam Was na odcinek o zaginięciu Wojciecha Gorzkowskiego. W grudniu 2007 roku Wojciech Gorzkowski miał 20 lat i mieszkał ze swoją rodziną na wsi Długołęka, położonej w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim. Miejscowość ta należy do aglomeracji wrocławskiej. Przez Długołękę przebiega droga wojewódzka, łącząca Oleśnicę ze stolicą województwa. Z takich ciekawostek mogę dodać, że gmina Długołęka jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce i według danych GUS 2020 roku zamieszkiwało ją ponad 34 tysiące osób. Co prawda, rodzina nie od zawsze mieszkała na wsi. Wcześniej wszyscy mieszkali we Wrocławiu, jednak ich sytuacja spowodowała, że musieli się przeprowadzić. Nie była to ich chęć, lecz raczej konieczność czy przymus. Dlatego też cały ten okres dla Wojtka nie był łatwy.
musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością. Do Wrocławia nie miał co prawda daleko, bo raptem kilkanaście kilometrów. Niemniej jednak chłopak nie był z całej sytuacji zadowolony. W sobotę 15 grudnia Wojciech pokłócił się ze swoim ojcem. Jednym z powodów sprzeczki było odebranie młodszego brata z turnieju. Chłopak, będąc w emocjach, pod koniec kłótni wypowiedział słowa: „Jadę przed siebie”, i wyszedł z domu. Ojciec zdążył mu jeszcze odpowiedzieć, jednak to nie zatrzymało Wojtka. Około godziny 18 wsiadł on do swojego samochodu, ciemnogranatowego Audi 200, i najprawdopodobniej udał się w kierunku Wrocławia. Po niecałej godzinie znalazł się on w centrum handlowym Korona, gdzie próbował odebrać telefon ze sklepu, w którym tego samego dnia kupił go, będąc wraz z mamą na zakupach. Wieczorem starał się jeszcze skontaktować ze swoim kolegą, z którym był umówiony w klubie bilardowym. W wiadomości dopytywał o szczegóły spotkania, czy się ono odbędzie i gdzie się spotykają. W międzyczasie napisał też SMS-a do swojej koleżanki z Wrocławia, która wybrała się na studia do Krakowa. I to są ostatnie wiadomości, jakie zostały wysłane z telefonu Wojtka. W tym momencie urywa się kontakt z chłopakiem. Około godziny 21 komórka została wyłączona. I tutaj nie mam żadnych informacji, czy komórka po prostu rozładowała się, czy też ktoś ją celowo wyłączył. Rodzice początkowo nie przeczuwali, że mogło wydarzyć się coś złego. Kiedy Wojciech nie wrócił na noc do domu, pomyśleli, że pojechał on do swojej dziewczyny i tam przenocuje, a następnego dnia pojawi się w mieszkaniu. Jednak dość szybko okazało się, że rzeczywistość jest inna. Do rodziców zadzwoniła partnerka chłopaka, aby zapytać o niego. Była zaniepokojona tym, że nie może się z nim skontaktować, bo nie odbiera on telefonu i nie odpisuje na wiadomości. Wtedy też wszyscy zdali sobie sprawę, że coś musiało się stać. Brak kontaktu oraz niepojawienie się w domu rodzinnym, czy też u dziewczyny, spowodowało, że wszyscy się martwili. Takie zachowanie nie było podobne do Wojtka. Każdy uważał go za odpowiedzialną osobę, która bez uprzedzenia nie wyjechałaby gdzieś, a tym bardziej nie zaprzestałaby kontaktu z najbliższymi. Zdenerwowana rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie na policję. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że tego dnia, w którym chłopak był widziany po raz ostatni, na stacji benzynowej nieopodal Długołęki doszło do kradzieży paliwa na kwotę 150 zł. W tamtym czasie było to dość sporo pieniędzy. W 2007 roku płaca minimalna wynosiła jedynie 936 zł brutto. Osoba, która dokonała kradzieży, podjechała na stację samochodem marki Audi, które nie posiadało tablic rejestracyjnych. Jednak udało się ustalić, że było to auto Wojtka. Co prawda, nagranie z monitoringu jest bardzo niewyraźne i nie udało się jednoznacznie potwierdzić, czy osoba na nim widoczna to zaginiony chłopak. Nie można także stwierdzić, czy w samochodzie na miejscu pasażera nie było kogoś jeszcze. Oprócz rodziny i bliskich w poszukiwania zaangażowali się również koledzy Wojciecha z klubu Audi Polska. Chłopak interesował się motoryzacją i samochodami. Należał do wspomnianego klubu i często udzielał się na forum, na którym opisywał swoje działania w trakcie naprawy i ulepszania auta. Audi 200 było jego marzeniem od dawna. Bardzo się cieszył, gdy tylko udało mu się je spełnić. Znajomi na każdym forum dla miłośników motoryzacji starali się umieścić informacje o zaginięciu Wojtka. Pomocne w identyfikacji mogło być to, że samochód na tylnej szybie miał przyklejoną charakterystyczną naklejkę. Dlatego też nawet bez tablic rejestracyjnych można było go rozpoznać. Bliscy chłopaka rozwieszali plakaty z jego wizerunkiem w różnych miejscach, tak aby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o zaginięciu. Informowali także taksówkarzy, aby ci podczas swojej pracy zwracali uwagę na mijane samochody.
Sami również jeździli po Wrocławiu i okolicach w poszukiwaniu chłopaka i jego auta. Każda wzmianka, która pojawiała się bezpośrednio, czy też w internecie, była przez nich sprawdzana. Jeszcze w grudniu ktoś podał informację, że samochód Wojtka znajdował się przy ulicy Długiej we Wrocławiu. W programie telewizyjnym Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tata chłopaka sprostował te informacje, że jednak chodziło o ulicę Litomską. Obie co prawda znajdują się blisko siebie, jednak ten szczegół był istotny. Tak jak wspomniałam wcześniej, auto było dość rozpoznawalne, a osoby interesujące się pojazdami tym bardziej nie powinny mieć problemu z identyfikacją. Członek klubu Audi Polska był pewny na 99%, że widziane auto to było to, które należało do Wojciecha. Niestety w tamtym momencie nie był świadomy o zaginięciu kolegi z klubu. O całym zdarzeniu dowiedział się kilka dni później. Użytkownicy forum starali się na bieżąco wymieniać informacjami. Wybrali się także na wskazane miejsce, jednak samochodu już tam nie było. Z czasem w akcję jeżdżenia i sprawdzania ulic zaangażowały się inne kluby samochodowe. W tamtym okresie, według bliskich, działania policji były prowadzone nie do końca prawidłowo. Napływające informacje były weryfikowane dość drobiazgowo. Pojawiła się teoria, że Wojtek mógł wyjechać do swojej rodziny mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Jednak tata chłopaka zanegował te doniesienia. Na żadnej liście pokładowej lotów do Anglii nie znalazło się nazwisko chłopaka. Policja miała za zadanie sprawdzić też połączenia autokarem, lecz w źródłach nie znalazłam informacji, czy tutaj udało się coś ustalić. Przez ponad miesiąc nie udało się ustalić miejsca, gdzie przebywa Wojtek oraz tego, gdzie znajduje się jego samochód. Dopiero interwencja mamy chłopaka na policji sprawiła, że w śledztwie nastąpił pewien przełom. 1 lutego 2008 roku został odnaleziony samochód. Był on zaparkowany przy ulicy Ścinawskiej we Wrocławiu, obok muru jednostki wojskowej za kortami tenisowymi, które przynależały do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stał on przed wiaduktem, między innymi autami, które należały do mieszkańców osiedla. Samochód był zamknięty, jednak niektóre części zostały uszkodzone. Wszystko to musiało się stać po zaginięciu, bo jak wcześniej wspomniałam, auto było marzeniem chłopaka i bardzo o nie dbał. Niemniej jednak zamki w samochodzie wyglądały na nienaruszone, a w środku nie było bałaganu. Najprawdopodobniej pojazd został znaleziony przez dzielnicowego. Zwrócił on na niego uwagę tylko dlatego, że miał nie pasować do pozostałych. Na forum samochodowym pojawiła się relacja jednego z kolegów Wojtka, który podał, że świadek zeznał, iż samochód nie prowadził zaginiony, tylko jakaś obca osoba. Dodał, że policja zbagatelizowała to zawiadomienie i dopiero po wielu ponagleniach pojawili się na miejscu. Spisali zeznania, a później na lawecie przetransportowali auto pod komisariat. Tutaj pojawił się też świadek, który twierdził, że pojazd stał tam zaparkowany od pierwszego weekendu stycznia, czyli około 3 tygodnie. Dodatkowo zeznał, że widział w pojeździe grupę młodych osób. Zwrócił na to uwagę, ponieważ w środku miało być 6 osób, w tym najprawdopodobniej 2 dziewczyny. Funkcjonariusze pokazali świadkowi zdjęcie Wojtka, ten jednak nie rozpoznał go. Okolica, w której odnaleziono samochód, cały czas w tej historii się przewijała. Tak jak wcześniej wspomniałam, w grudniu zgłoszono już, że auto było tam widziane. Dodatkowo udało się ustalić, że telefon chłopaka 15 grudnia logował się do sieci przez antenę właśnie z tamtego rejonu. Czy był to przypadek, czy może też samochód przez cały czas był zaparkowany gdzieś w pobliżu? Tego niestety nie wiemy. W trakcie tych 2 miesięcy pojawiło się wiele pytań, na które niestety nie udało się uzyskać odpowiedzi. Podejrzewano, że samochód mógł być użytkowany przez różne osoby. Jednak i w tym przypadku nie znaleziono konkretnych dowodów. Nie ustalono też, kto tankował samochód na stacji benzynowej oraz czy w samochodzie był pasażer. I tak naprawdę to już wszystkie informacje o samym zaginięciu, jakie udało mi się znaleźć.
Reszta dotyczy już Wojtka, jego zachowania i codzienności. Tak jak mówiłam na wstępie, rok 2007 był dla chłopaka niezbyt radosny. Oprócz przeprowadzki, kolejną trudnością były dla niego studia. Nie radził sobie na nich za dobrze, chociaż na wcześniejszych etapach edukacji uzyskiwał najlepsze wyniki. Jednak w tym przypadku było inaczej. Koleżanka z dzieciństwa wspomina, że Wojciech był dobrym kolegą, zawsze uśmiechnięty. Od dziecka sport był istotnym elementem jego życia. Trenował siatkówkę, a w późniejszych latach chodził na siłownię i dbał o swoją sylwetkę. Tak jak wcześniej wspomniałam, był on wielkim pasjonatem samochodów. Wojtek miał dziewczynę, z którą był od liceum. Zarówno ona, jak i jego mama w niedługim czasie przed zaginięciem zauważyły, że chłopak się zmienił. Stał się obojętny na to, co się dzieje wokół i przestał interesować życiem rodzinnym. Tłumaczył się tym, że jest zmęczony i brakuje mu na wszystko siły. Ze swoją dziewczyną widywał się rzadziej, był w stosunku do niej zdystansowany. Zastanawiała się, czy chłopak nie chce się z nią rozstać. Dla bliskich zachowanie Wojtka było podejrzane, lecz zaprzeczyli, że mógł on chcieć sobie odebrać życie. W źródłach znalazłam informację, że policja przekazała dokumenty jego dziewczynie na wypadek, gdyby Wojciech się z nią skontaktował. Miał w nich poświadczyć, że nie jest osobą zaginioną i nie chce mieć kontaktu z rodziną. W dostępnych materiałach jest też przedstawiona opinia młodszego brata Wojtka, który w dniu jego zaginięcia miał 13 lat. Uważa on, że jego brat 15 grudnia wieczorem zatankował samochód, nie płacąc za paliwo. Rozpoznał go przez posturę, bluzę oraz białe buty. Dodatkowo twierdził, że jego brat mógł chorować na depresję, ponieważ dużo czasu spędzał w łóżku, izolując się od innych. Oczywiście muszę tutaj zaznaczyć, że jest to jego subiektywna opinia, ponieważ w podanych źródłach nie ma na to żadnych dowodów. Kontakty pomiędzy braćmi były poprawne. Raczej nie pojawiały się tam większe problemy. Brat wspomina Wojciecha jako uśmiechniętego, jednak w tamtym czasie według niego potrzebował on pomocy. I na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Jest to przykład sprawy, która pomimo wielu różnych informacji i wątków nigdy nie została rozwiązana. Rodzina i bliscy Wojtka od 15 lat oczekują na jakiś przełom. Mają nadzieję, że kiedyś poznają prawdę na temat jego zaginięcia. Ja osobiście wierzę, że może policjanci z Archiwum X pracują, albo kiedy zdecydują się zająć tą sprawą. Fundacja Itaka co jakiś czas publikuje informacje o tej historii, poszukując świadków, którzy mogą posiadać istotne informacje. W opisie zostawiam Wam numer telefonu do Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, bo może ktoś z Was wie coś ważnego o tym zaginięciu. W głowie pojawiła mi się jeszcze jedna refleksja. Cieszę się, że są fundacje oraz ludzie, którzy dążą do odkrycia prawdy. Nagłaśniają historię i dają bliskim nadzieję, że sprawa może kiedyś zostać rozwiązana. Zapraszam Was, abyście w komentarzach podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tej historii. Na zakończenie chciałabym jeszcze dodać kilka prywatnych kwestii. Przede wszystkim chcę Wam podziękować za ponad 1000 subskrypcji na moim kanale na YouTubie. Zakładając podcast, nie myślałam, że w tak krótkim czasie uda mi się zebrać tylu słuchaczy. Bardzo dziękuję. Jestem też ogromnie wdzięczna za komentarze. Niestety nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale zapewniam Was, czytam je. I już ostatnia kwestia na dziś. Jeżeli macie jakieś sprawy, o których chcielibyście usłyszeć, możecie podsyłać mi je na maila znamionazbrodni@gmail.com. Zostawię Wam go też w opisie. Postaram się je kiedyś opowiedzieć w podcaście, jednak nie mogę tego obiecać na 100%. A teraz pozdrawiam Was wszystkich i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!